Latarnik. Przewodnik po noweli Henryka Sienkiewicza. Podczas tej lekcji poznacie podstawowe informacje na temat noweli Henryka Sienkiewicza zatytułowanej Latarnik. Dowiecie się również, czym jest nowela, sztandarowy gatunek pisarzy epoki pozytywizmu. Utwór autorstwa Henryka Sienkiewicza określany jest mianem noweli. Zanim przejdziemy do omówienia problematyki latarnika, wyjaśnimy krótko, czym jest nowela i jakie są jej charakterystyczne cechy. Nowela jest utworem narracyjnym niewielkich rozmiarów, charakteryzującym się wyrazistą, jednowątkową fabułą. W noweli zazwyczaj nie ma rozbudowanych opisów przyrody, epizodów czy dygresji. Nie występują w niej również postaci drugiego planu, a same charakterystyki bohaterów nie są zbyt szczegółowe. Specyfiką noweli jest sposób zbudowania akcji, który zbliżony jest do tego znanego z dramatu. Akcja jest mocno udramatyzowana i zmierza do punktu kulminacyjnego, a następnie do puenty. Początki gatunku sięgają czasów starożytnych, ale jej nowoczesny model ukształtował się we Włoszech w czasach renesansu. Jego najdoskonalszym przedstawicielem jest Giovanni Boccaccio, autor Decameronu. Nowela była ulubionym gatunkiem pozytywistów. Idealnie nadawała się do celów moralizatorskich i podejmowała tematy nurtujące ówczesnych ludzi. Geneza latarnika. Nowela powstała w 1880 roku podczas pobytu Henryka Sienkiewicza w Stanach Zjednoczonych. Inspiracją do napisania utworu była autentyczna historia. Pierwowzorem postaci Skawińskiego był polski emigrant Sielawa, który podobnie jak Skawiński był latarnikiem. Pewnego razu do latarni wraz z paczkami z żywnością przywieziono książkę o życiu polskiej szlachty autorstwa Zygmunta Kaczkowskiego pod tytułem Murderium. Latarnik tak zatonął w lekturze, że zapomniał zapalić latarni. W wyniku braku sygnalizacji świetlnej okręt rozbił się o skałę. Sielawa po tym wypadku miał ogromne wyrzuty sumienia. W końcu popełnił samobójstwo. Znaleziono go w Nowym Jorku, a przy jego ciele leżał wspomniany Murderium. Czas akcji. Akcja utworu rozgrywa się w latach 70. XIX wieku. Czas zdarzeń w noweli nie jest jasno sprecyzowany. Z fabuły wynika, że latarnik mógł pełnić swoje funkcje kilka lub kilkanaście tygodni, a nawet miesięcy. Miejsce akcji. Aktualne wydarzenia mają miejsce w latarni morskiej umiejscowionej na niewielkiej wysepce położonej niedaleko portu Aspinwall u wejścia do kanału panamskiego. W retrospekcjach narrator, opisując burzliwe losy Skawińskiego, przenosi nas m.in. do Australii, Afryki, Indii, Kalifornii, Gór Skalistych, Hawany, Paryża, a także Hiszpanii. Bohaterowie noweli. Głównym bohaterem noweli Henryka Sienkiewicza jest Skawiński, tytułowy latarnik. Skawiński jest Polakiem, emigrantem, który opuścił swój kraj po upadku Powstania Listopadowego. Szczegóły dotyczące jego życia poznajemy podczas rozmowy z amerykańskim konsulem na posadę latarnika w Aspinwall. Szczegółową charakterystykę bohatera latarnika poznacie w kolejnej lekcji. W noweli występuje również Isaac Falconbridge, amerykański konsul rezydujący w Panamie, który przyjmuje Skawińskiego do pracy w latarni, oraz Jones, człowiek dostarczający żywność na wyspę. Problematyka utworu. Dominującym wątkiem noweli jest patriotyzm i tęsknota za ojczyzną. Sienkiewicz na głównego bohatera swojego utworu wybrał Skawińskiego, polskiego żołnierza, emigranta, który od ponad 40 lat nie widział swojej ojczyzny. Z powodu represji popowstaniowych nie mógł wrócić do kraju. Zamiast tego na innych kontynentach walczył o wolność.
W losach Skawińskiego odzwierciedlone są dzieje wszystkich emigrantów oraz żołnierzy, którym przyszło walczyć pod obcą banderą, ale w obronie wspólnego celu – wolności. Pomimo wielu lat spędzonych z dala od ojczyzny, Skawiński nigdy nie zapomniał o swoim kraju. Zawsze w lokalnych gazetach szukał informacji o Polsce. Wspominał rodzinne strony i tęsknił. Prawdziwy wstrząs przeżył w chwili, gdy przypadkowo, podczas pobytu w latarni, do jego rąk trafiła polska książka Pan Tadeusz. Lektura Pana Tadeusza wzbudziła nim ponownie tęsknotę za ojczyzną. Po przeczytaniu pierwszych wersów upadł na ziemię i płakał. Oto, co na temat jego emocji czytamy w samym latarniku. Oto 40 lat dobiegało, jak nie widział kraju i Bóg wie ile, jak nie słyszał mowy rodzinnej, a tu tymczasem ta mowa przyszła sama do niego. Przepłynęła ocean i znalazła go samotnika na drugiej półkuli, taka kochana, taka droga, taka śliczna. We łkaniu, jakie nim wstrząsało, nie było bólu, ale tylko nagle rozbudzona niezmierna miłość, przy której wszystko jest niczym. Lektura polskiej książki tak pochłonęła Skawińskiego, że zapomniał o obowiązku zapalenia latarni. Za niedopełnienie tego obowiązku został zwolniony ze stanowiska. Gdy opuszczał Aspinwall, bardzo mocno ściskał w swoim ręku pamiętną epopeję. Czytamy w lekturze. Otwierały się przed nim nowe drogi tułactwa. Wiatr porywał znowu ten liść, by nim rzucać po lądach i morzach, by się nad nim znęcać do woli. Na nowe zaś drogi życia miał także na piersiach swoją książkę, którą od czasu do czasu przyciskał ręką, jakby w obawie, by mu i ona nie zginęła. Zwróćmy uwagę na ostatnie słowa tego cytatu. Jest to ewidentna aluzja do słów Mazurka Dąbrowskiego. Skawiński nie wrócił już do ojczyzny. Nie zaginęła w nim jednak polska dusza. Nie martwił się już, co się z nim stanie. Namiastką ojczyzny stała się książka, która pomagała mu nosić w sercu tę prawdziwą ojczyznę. Tą, w której się urodził, wychował, o którą walczył, a do której nie mógł już powrócić. W noweli oprócz wątku patriotycznego podejmowane są również inne problemy, takie jak motyw samotności, przemijania, przygotowywanie się do śmierci, a także przedstawione jest studium starości. Latarnik to również literacka miniatura obrazująca ludzki los. Symbolicznie ukazuje wędrówkę człowieka przez życie, borykanie się z przeciwnościami losu, niepowodzeniami, nieszczęściami. Obrazuje dolę człowieczą, wskazuje na konieczność godnej ludzkiej walki o własny los oraz w to, że warto wkładać wysiłek w kierowanie swoim losem.